program. Moim zdaniem witamy kolejnego dziennikarza w tym tygodniu, Olga Rybicka. Po raz pierwszy u nas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Prezenterka TVP, więc telewizja po raz kolejny gości u nas w programie. To zapytam może tak, jak oceniasz ostatnie spotkania GKS-u? Te bardzo dobre mecze, trzy mecze z Rowem, Arką, Dolkanem, później remis w Stróżach. To jest ta seria, która ostatnio pokazuje, że GKS naprawdę wchodzi na dobre tory w drodze do Ekstraklasy. Czy to jest na pewno bardzo dobra seria punktowo? Bo to jest 10 punktów w 4 spotkaniach i to jest coś, co się przez wiele, wiele lat nie wydarzyło. Chyba od powrotu do pierwszej ligi GKS Katowice nie miał takiego początku. Generalnie nie miał w ogóle takiego początku jesieni, bo te rundy jesienne GKS-u Katowice bywały jednak gorsze. I tak, no punktowo to wygląda naprawdę fajnie. Trzy zwycięstwa z rzędu, ale to były trzy zwycięstwa u siebie. I to jest troszeczkę inny ciężar gatunkowy, bo tutaj na Bukowej gra się zupełnie inaczej niż na innych stadionach. Ja nie bywam aż tak często na meczach GKS-y, ale każdy mecz ze świetną oprawą, z dużą ilością kibiców i to na pewno bardzo pomaga. Na wyjazdach już bywa gorzej. Myślę, że jednak ten jeden punkt w Stróżach to jest taki punkt, który trzeba cenić, bo wszyscy wiemy, jak jest to boisko kolejarza Stróże. Zresztą chyba Grzegorz Fonfara po meczu powiedział, że no, ta murawa to są jakieś kpiny. Chyba, nie wiem, dzień czy dwa przed tym spotkaniem, czy tam się odbywał jakiś festyn. Także myślę, że piłkarsko tam na pewno jest bardzo ciężko grać w piłkę na tym stadionie. I myślę, że to jest taki wynik, który GKS Katowice może przyjąć dobrze i to jest naprawdę udana jesień. Po tym średnim początku, teraz taka duża liczba punktów, to jest myślę powód do zadowolenia. No właśnie, GKS skakuje na pudło. Tak naprawdę, jak rozmawialiśmy poza kamerami, to dawno, dawno takiej serii GKS nie miał takiego początku sezonu, żeby uzbierał po 10 spotkaniach 17 punktów. No tak, GKS wskoczył na pudło, ale wskoczył po takiej bardzo dziwnej kolejce, bo ta kolejka w pierwszej lidze była taka, możemy powiedzieć, że to taka kolejka cudów, bo wygrywa Miedź Legnica, bo wygrywa Energetyk Rof Rybnik. Energetyk wygrał po spotkaniu, w którym na to zwycięstwo zasłużył. Ty też chyba byłeś na tym meczu, wydaje mi się, że cię widziałam. I to było bardzo dobre spotkanie, ale generalnie no i ta porażka Bełchatowa. Padło kilka takich dziwnych dosyć wyników, ale oczywiście GKS-owi niczego nie ujmujemy, bo w tym momencie myślę, że zasługuje na to miejsce w czołówce pierwszej ligi. No właśnie, GKS pokazuje, że zaczyna grać w piłkę, w Stróżach nie dało się grać, więc ten remis, tak naprawdę nawet kibice twierdzili, że jednak to nie jest zły wynik, tak? Że często ta seria w spotkaniach ze Stróżami była naprawdę fatalna, teraz remis, więc to jest dobrze, ale przyjeżdż, tak naprawdę teraz siłę GKS-u chyba poznamy po spotkaniach z tymi słabszymi rywalami, teraz na Bukową przyjeżdża Puszczanie Połomice, więc to może być spotkanie z drużyną, która chyba już teraz wcześniej w Cuglach jest wskazywana na porażkę. To znaczy tak, Puszcza Niepołomice wydostała się gdzieś z tej strefy spadkowej, jest chyba nad samą strefą spadkową, ale jak przeglądałam wyniki tych ostatnich spotkań, to Puszcza ma na rozkładzie już większość drużyn z czołówki. To były, oczywiście większość tych spotkań przegrali, ale grali z większością tych najmocniejszych drużyn, także tak naprawdę ciężko cenić. To też jest Beniaminek. To wejście w pierwszą ligę, czy każde wejście poziom wyżej dla Beniaminka to jest bardzo trudna sprawa. I ja bym tak do końca nie skazywała Puszczy na spadek w tym sezonie, bo tak naprawdę jeszcze do końca rundy jesiennej myślę, że oni będą troszeczkę szukali swojego miejsca w tej pierwszej lidze. I dopiero myślę, że po zakończeniu tej rundy jesiennej będziemy mogli tak naprawdę powiedzieć, na co Puszczę stać. Bo to ani to personalnie nie jest jakiś super mocny zespół, ale Beniaminkom w tym pierwszym sezonie często idzie nie najgorzej. Oczywiście trudno przypuszczać, że będą w stanie wygrać na Bukowej, bo to jednak w tym sezonie jest dosyć mocne miejsce jak dla GKS-u Katowice, bo te spotkania wyjazdowe może są gorsze, ale tu na Bukowej jednak GKS spisuje się bardzo dobrze. Czyli to będzie ciężkie spotkanie dla Puszczy, ale pewne zwycięstwo GKS-u, jak prognozujesz? No wiesz, no po tym co oglądaliśmy w ostatniej kolejce, to trudno mówić o jakichś pewnych zwycięstwach, bo Miedź Legnica wygrywa w Ząbkach i to bardzo wysoko. Oczywiście gdzieś tak z przebiegu tego spotkania, ja oglądałam tylko skrót, no to może mieć na takie wysokie zwycięstwo nie zasługiwała, bo te dwie bramki zdobyła w końcówce, ale tak czy inaczej, no ja nie lubię, bo piłkarze często mówią, że no liga jest wyrównana, każdy może wygrać z każdym, ja tego bardzo nie lubię, bo to brzmi tak, jak taki banał, ale patrząc na to, co się dzieje w pierwszej lidze, to kto wie, czy rzeczywiście oczywiście GKS jest faworytem tego spotkania, możemy powiedzieć to otwarcie, ale Ja bym Puszczę do końca nie skreślała jeszcze. A co twoim zdaniem jest tam teraz obecnie taką największą siłą GKS-u? No w tej chwili GKS punktuje i to jest najważniejsze i ten Moskal też
Nawet jeżeli do końca nie jest zadowolony z gry GKS-u, bo często to podkreśla w wywiadach, to mówi, że najważniejsze są punkty. I te punkty no, przemawiają za GKS-em Katowice. Też myślę, że takie przebudzenie tych najważniejszych zawodników, bo oczywiście czekaliśmy dosyć długo na przebudzenie Tomka Wróbla i zagrał wreszcie ten swój pierwszy naprawdę dobry mecz. Bramki strzela Przemek Pitry, dobrze gra Grzegorz Fonfara, no i Łukasz Budziłek. No, myślę, że siłą GKS-u w tym momencie są z jednej strony właśnie ci doświadczeni zawodnicy, którzy weszli na odpowiednie tory i stąd biorą się zwycięstwa, ale z moich doświadczeń na Bukowej, z meczów, które widziałam, to też możemy powiedzieć, że no bardzo często ci młodsi zawodnicy, nie wiem jak Wołkowicz, też potrafią w takich ważnych momentach zaskoczyć, strzelić tę decydującą bramkę. Trudno szukać jakby jednego mocnego punktu w GKS-ie Katowice, bo to jest, myślę, w obecnym momencie mocny zespół po prostu. Może to będzie trochę tendencyjne, jak powiem, że mieszanka rutyna z młodością to taka mieszanka wybuchowa, ale no, z tego co mówisz, to generalnie trochę to jest podobne teraz w GKS-ie. No tak, to jest kolejny taki banał używany często, ja przynajmniej odbieram to jak banał, używany często przez dziennikarzy, przez piłkarzy, przez trenerów, no ale rzeczywiście drużyny, które są oparte na kilku doświadczonych, bardzo dobrych piłkarzach, uzupełnionych zdolnymi, młodszymi zawodnikami, no to zazwyczaj to są drużyny, które są gdzieś w czubie tabeli. To jeszcze ciekawi mnie, bo dwa tygodnie temu rozmawiałem z Leszkiem Błażyńskim z Przeglądu Sportowego. On mówił o tych szansach GKS-u na konkretną pozycję w tabeli. Plasował Gieksę w miejscach 4-8. Dzisiaj mamy trzecie miejsce przy Bukowej. Jakie jest twoje zdanie? To jest właśnie właściwa pozycja GKS-u, to właśnie tak te typowe trzy miejsca w tabeli, czy jednak oni gdzieś będą mieli spadek formy i ten sezon, ta runda do końca może się różnie potoczyć? Sezon w każdej lidze jest długi i są lepsze i gorsze momenty i żaden zespół tak naprawdę od początku do końca nie jest w stanie, jeżeli nie jest personalnie dużo, dużo mocniejszy od innych zespołów, nie wiem, popatrzmy na Ligę Hiszpańską, no trudno powiedzieć, że nie wiem, Real i Barcelona nie będą na dwóch pierwszych miejscach, ale dzieli je przepaść od innych zespołów. Natomiast ja myślę, że miejsce w pierwszej szóstce to jest takie bardzo realne miejsce. Przy tym składzie i przy prezentowanym stylu gry, oczywiście może to nie jest gra, która się do końca podoba kibicom, ale to jest gra bardzo skuteczna w wielu momentach, to miejsce poza pierwszą szóstką byłoby rozczarowaniem dla GKS-u Katowice. Ja wiem, że kibice na pewno mają dużo wyższe ambicje, bo tak już jest w Katowicach i tak jest przy Bukowej, że tu bez względu na, z jednej strony, bez względu na prezentowaną formę, i to jest bardzo duży plus właśnie GKS-u, to kibice zawsze tu przychodzą. Trudno powiedzieć. No, dla mnie w tym momencie jedynym takim pewniakiem do awansu wydaje się GKS Bełchatów. Reszta drużyn prezentuje się różnie i też ten potencjał, myślę, jest różny, więc moim zdaniem walka będzie się jednak toczyć o to drugie miejsce premiowane awansem, bo jednak GKS Bełchatów no, jest naprawdę mocnym zespołem na warunki pierwszoligowe i ich powinien. To będzie bardzo duża niespodzianka, jeżeli GKS Bełchatów nie awansuje. Natomiast myślę, że to miejsce w pierwszej szóstce to jest takie realne miejsce dla GKS w Katowice i nie jestem pewna tak naprawdę, czy to jest dobry moment, żeby GKS Katowice już awansował do Ekstraklasy. Mimo życzeń i nadziei kibiców, dlatego że no to... Chciałem już kończyć, ale zapytam dlaczego. Bo moim zdaniem sytuacja organizacyjna w klubie, mimo że się bardzo poprawiła i to wszystko gdzieś wychodzi powoli na prostą, jeszcze nie predestynuje GKS-u do Ekstraklasy. Tam jednak to wszystko musi być dużo lepiej układane, zorganizowane i nie jestem pewna, czy GKS już jest gotowy na granie w Ekstraklasie. Organizacyjnie, bo wiadomo, że też jeżeli chodzi o piłkarzy, o skład drużyny, sporo musiałoby się zmienić, chyba jeszcze za wcześnie. To była opinia Olgi Rybickiej, prezenterki TVP Katowice na temat Gieksy, na temat pierwszej ligi. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.